Dziękuję za ten okrzyk. On jest bardzo ważny i bardzo aktualny, bo w Polsce działają siły, które oczywiście dzisiaj próbują nakładać różne maski, ale które w gruncie rzeczy tej wolnej Polski nie chcą, bo ta wolna Polska nie gwarantuje im władzy, nie gwarantuje im tego morza pieniędzy, które kiedyś wypływało z finansów publicznych, z tej sfery, która powinna być w ręku państwa, samorządów, ale na pewno nie w ręku prywatnym. I dlatego musimy stoczyć wielką, bardzo wielką bitwę. Bitwę o Polskę. Bitwę, w której każdy weźmie udział. Każdy będzie przekonywał, bo jest w Polsce wielu ludzi, którzy żyje, jak ja to mówię, w rzeczywistości urojonej. W rzeczywistości, w której niby mamy jakiś wielki kryzys, mamy wręcz katastrofę społeczną, katastrofę we wszystkich dziedzinach. No, równie dobrze można by w tej chwili wmawiać, że leje tutaj, ulewa i to taka zimna jesienna zgrada. Ale proszę Państwa, są tacy ludzie, którzy jak im to pewna telewizja powie, to powiedzą tak, tak jest. Trzeba wkładać grube płaszcze, brać parasole. I to jest pewien obiektywny fakt. Tak po prostu w naszym kraju jest i tak jest w bardzo wielu innych krajach. To nie jest żadna polska specyfika. I dlatego ta walka będzie trudna. Dlatego jest tak bardzo trudna. I jej celem jest nie tylko utrzymanie tego naszego kursu. Kursu na suwerenność, na szybki rozwój, na dogonienie i to w najbliższych latach już tych, którzy są tam ostatni wśród tych bogatych, ja nie mówię o tych biednych państwach zachodniej Europy, bo je już żeśmy dogonili. Ale to jest, szanowni państwo, stawka, która ma szansę tylko wtedy, jeżeli po raz trzeci, ale wyjątkowo wręcz specyficznych, trudnych warunkach uzyska wsparcie. Potężne wsparcie. Wsparcie narodu. Bo my w przeciwieństwie do tych, którzy są po drugiej stronie barykady, uznajemy reguły demokracji. I żeby rządzić, żeby dobrze rządzić, nie chcemy mieć tylko poparcia różnych telewizji. Chcemy mieć poparcie Polaków, większości Polaków.